Cześć, tu Asia Stawczyk, portal na temat.pl. Epidemia samotności, miłość wyzuta z uczuć, tak jest. Jesteśmy na premierze długo wyczekiwanego filmu Patryka Wegi Miłość, seks i pandemia. Film zgłębia bardzo aktualny problem, który dotyka nas wszystkich. Problem samotności w dobie pandemii koronawirusa. Co z tego wyszło? Zobaczymy w trzech głównych, gorących kobiecych rolach. Zofia Zborowska, Anna Mucha i debiutująca na wielkim ekranie Małgorzata Rozenek-Majdan. Oglądajcie nas, aby zajrzeć po pikantne szczegóły zza kulis. Pięknie wyglądasz, miło cię widzieć. I słuchaj, chciałam się zapytać przede wszystkim, czy nie boisz się gniewu feministek, bo jednak rola Olgi, rola Olgi jest bardzo mocna, ale daje troszkę taką sugestię, że nieważne jak silna kobieta, ale jednak ugnie się pod tym wysportowanym, wymuskanym słońcem Arabem. Wiesz co, i tak i nie. Bo to jest postać, która jest oparta na prawdziwej postaci i ja się spotkałam z tą dziewczyną, przegadałyśmy 3 godziny, więc myślę, że normalnie gdyby to była taka, wiesz, fikcyjna postać, to pewnie miałabym z tym problem, ale w momencie, jeżeli znam pierwowzór, przegadałyśmy bardzo długo, bardzo wiele tematów, siedziałyśmy i naprawdę ona mi też bardzo pomogła w ogóle zrozumieć ten sposób myślenia, bo jak zapewne wiesz, jest mi to obcy sposób myślenia. Trochę się tego boję, ale też mam nadzieję, że wiesz, no jednak kurczę, no postrzeganie osoby przez pryzmat rolę, którą gra, nie wiem czy, no może, no, zobaczymy, no jakby nie mam na to już wpływu, tak, po prostu moim jakimś tam, moją jakąś odpowiedzią i moim jakby bronieniem się jest właśnie to, że ta dziewczyna żyje, jest wśród nas i cały czas jest uwikłana w tę sytuację. Andrzej, zanim jakby zdecydowałam się, że zagram w tym filmie, to przeczytał scenariusz. Jakby ja go poprosiłam o to, żeby właśnie przeczytał, żeby się wypowiedział. I a gdyby nie zgodził się, gdyby coś mu nie pasowało? To nie jest mój mąż. Jakby my tu, u nas nie ma jakiejś takiej sytuacji, że ktoś komuś czegoś zabrania. No jeżeli już, to ja, ale pracuję nad tym, żeby tego nie robić. Moje słowa jest Aniu, Kogel Mogel 4, teraz film Patryka, wszędzie mocne kobiety, seks bomby. A powiedz mi, czy byłabyś w stanie podjąć się takiej roli i zagrać zakonnicę? Czy bardziej ci te seks bomby grają? Ja w tym roku spodziewam się premiery 4 swoich filmów, to znaczy był Kogiel Mogiel, teraz jest Seks i Pandemia, w przygotowaniu są jeszcze 2 filmy, w których was zaskoczę. Pół żartem, pół serio, na początku tego roku mówiłam, że ten rok będzie należał do mnie, jak ktoś mnie nie lubi, niech przychodzi na dietę, bo ja już jestem w tej lodówce i wyskakuję z tej lodówki, więc te kolejne dwie postaci, te dwie kolejne role są zupełnie inne. Także szybko, spiesznie się oglądać mnie jako seksbombę w kinie, bo potem już będzie tylko inaczej. Gosiu, najbardziej trudny i traumatyczny moment z planu dla ciebie? Każdy był bardzo wymagający, bo praca nad fabułą jest naprawdę niezwykle angażująca emocjonalnie i wcale nie sceny intymne, które oczywiście są trudne, bo muszą przełamać barierę wstydu, ale tak naprawdę pierwsza scena pierwszego dnia zdjęciowego, kiedy nagle moje wyobrażenie o tym, co się dzieje na planie fabuły, zderzyło się z rzeczywistością, która była zupełnie inna od tych wyobrażeń, więc to było trudne, ale ja miałam naprawdę bardzo duże wsparcie Patryka, bardzo duże wsparcie moich koleżanek, bardzo duże wsparcie Wojtka, który grał mojego partnera w tym filmie i to mi bardzo pomogło. Nie czytałem scenariusza. Wiedziałem, że to będzie ciężka rola. Wiedziałem, z czym ona się wiąże, ale scenariusza nie czytałem. Nie z lenistwa, bardziej chyba z tego, że ważne było dla mnie to, że Małgosia w tym filmie gra, żeby to była dla niej, nie wiem, jakaś przyjemność. Wiedziałem, że wiąże to się dla niej z jakimiś emocjami, ze stresem, z tremą i tak dalej, więc przedyskutowaliśmy sobie i byłem usatysfakcjonowany, że tak powiem, że rolę męską zagrał mój bardzo dobry kolega Wojtek Sikora i to mi wystarczyło. Jak pewnie pani orientuje się, jestem terapeutą uzależnień i współuzależnienia, dlatego
współpracując z Patrykiem, dopuściłam go do pacjentów, oczywiście wszystko odbywało się w sposób anonimowy, do przypadków pacjentów, z którymi miałam przyjemność pracować. Przez aplikacje randkowe nie można znaleźć prawdziwej miłości? Zdarza się to bardzo rzadko w mojej ocenie. No, kieruję się przynajmniej opiniami moich koleżanek, które się umawiają i to jest, no, według mojej wiedzy także, jednak w większej części faceci oczekują seksu, tak przysyłają tym dziewczynom zdjęcia penisów i no, niestety trudno jest znaleźć kogoś, kto jest otwarty na jakąś relację, bo ja mam przeświadczenie, że niestety w życiu jest tak, że kobieta za miłość daje seks, a mężczyzna za seks daje miłość, w związku z czym no, tam są w mojej ocenie jednak ludzie nastawieni na seks. Pandemia też pokazuje to, że tak naprawdę te wady no, naszej egzystencji zostały tylko uwidocznione, dlatego że wcześniej ludzie mieli problem z komunikowaniem emocji, tylko kiedy przychodzili do domu o 18, spędzali ze sobą 2-3 godziny, to tego nie było tak widać. W momencie, gdy się okazało, że muszą siedzieć 24/7, z tego powodu się porozbijało tak tyle związków, bo ludzie nagle uzmysławiali sobie coś, czego nie mieli no, jakby świadomości przez zakłamanie. Nakręciłem generalnie swój ostatni polski film. To jest moja autobiografia i ona się pojawi w kinach 30 września. Przygotowuję obecnie film anglojęzyczny właśnie z aktorem hollywoodzkim i to jest film o rosyjskiej mafii. Tu nie ma możliwości globalnej dystrybucji bez hollywoodzkiego aktora, a reszta aktorów ma tak naprawdę swoim profesjonalizmem mu dorównywać. To ma być dobrze zagrany film, w związku z czym będą obsadzeni aktorzy z Europy, zapewne też z Polski, tak, ale z różnych krajów.